Cześć! To jest kolejny odcinek z serii Zwierzęta Świata. Dzisiaj powiemy Wam trochę o orce. Zapraszam do oglądania. Orcinus orca, zwana popularnie orka, to średniej wielkości ssak ważący do 10 ton. Występuje w morzach całego świata. Żyje w grupach i jest mniej narażona na wyginięcie. Charakterystyczny biało-czarny wzór sprawia, że jest to jeden z najłatwiejszych do rozpoznania gatunków zębowców. Jest to waleń o rozwiniętym instynkcie społecznym. Żyje w trwałych grupach rodzinnych, składających się z dorosłych samców i samic oraz młodych osobników w różnym wieku. Orka ma masywną, krępą sylwetkę typowego drapieżnika. Szeroka płetwa ogonowa pozwala osiągnąć dużą prędkość. Natomiast płetwa grzbietowa, mająca u samców nawet 1,8 m wysokości oraz szerokie płetwy piersiowe zapewniają stabilność. Charakterystyczny wzór barwny na ciele orki sprawia, że w wodzie trudno ją dostrzec, zarówno z góry, jak i od dołu. Orki mogą wędrować w zwartych grupach z samicami i młodymi w środku oraz z samcami na flankach lub rozproszonymi w odległości około 1 km. Osobniki porozumiewają się głośnymi piskami, które, być może, służą także do identyfikacji członków grupy. Grupy liczą zazwyczaj od 30 osobników, ale czasami tworzą się większe stada, w których jest nawet do 150 orek. Organizacją panującą wśród tych waleni określa się jako matriarchat. Funkcje dominujące pełnią samice. Młode obu płci pozostają z matką przez całe życie. Młodymi orkami mogą opiekować się wszyscy członkowie grupy rodzinnej, ale noworodek zawsze pozostaje blisko matki. Gdy orki przystępują do rozrody, ich potomstwo także przyłącza się do grupy, w wyniku czego powstaje wielopokoleniowa struktura społeczna. Pokarm orek jest tak samo zróżnicowany jak ich techniki łowieckie. Orki są niezwykle sprawnymi drapieżnikami i wykorzystują rozmaite strategie łowieckie, dzięki czemu są zwierzętami oceanicznymi, odżywiającymi się najbardziej urozmaiconym pokarmem. Często polują w grupie, okrążając ofiarę lub zaganiając ławice ryb, zanim zaatakują jednocześnie z różnych stron. Orki żyjące w południowych wybrzeży Ameryki Południowej wyspecjalizowały się w chwytaniu chatek kalifornijskich. Podpływają bardzo blisko brzegu i atakują osobniki przebywające na skraju morza. Inna strategia polega na uderzeniu od spody w kry lodowe, aby strącić do wody fokę lub pingwina. Orki wyskakują także nad powierzchnią wody tuż przy skałach. Powstająca w ten sposób fala zmywa do morza siedzące tam ptaki. W niektórych regionach, na przykład w północnym wschodzie Oceanu Spokojnego, występują dwie formy orek. Wędrująca, która odżywia się ssakami, żółwiami i ptakami, oraz osiadła, polująca głównie na ryby. Orki są bardzo ciekawskie. Często podpływają do powierzchni w pozycji pionowej, wystawiając głowy i obserwując otoczenie. Uderzają także płetwami i ogonem o wodę lub wyskakują nad powierzchnię. To już koniec tego odcinka. Oczekujcie na następne. Trzymajcie się i cześć!